After conference, aus Psalm 77, dass Gott ist der Gott, der Wunder tut. Wczoraj wieczorem na konferencji mogliśmy słuchać, że z psalmu, że Bóg jest Bogiem, który czyni cud. Eins der größten Wunder ist, dass wir dies Buch haben. Jednym z największych cudów jest to, że możemy mieć tą księgę w naszych rękach. Ich habe sie in zwei Sprachen. Ja tutaj ją mam w dwóch językach. Ihr habt es in noch einer dritten Sprache. A wy macie ją jeszcze w trzecim języku. Und das Buch ist schon in fast 1000 Sprachen übersetzt, vielleicht mehr. A Biblia została przetłumaczona na 1000 języków, a może nawet na więcej. Teile davon in mehr wie 3000 Sprachen. Teile von diesem Buch. A część z tej księgi jeszcze na dużo więcej. Und es gibt noch viel mehr Sprachen. A istnieje bardzo dużo języków. Wo dieses Buch gebraucht ist. Gebraucht werden müsste. Jest jeszcze wiele języków, na które powinna jeszcze zostać Biblia przetłumaczona. Ich habe auf dem Herzen etwas aus dem Buche Ezra heute Nachmittag zu bringen. Mam na sercu przeczytać dzisiejszy wieczór coś z księgi Ezrasza. Wir wenden uns ins siebte Kapitel Ezra. I chciałem przeczytać w tym celu coś z siódmego rozdziału. Das Buch selbst teilt sich in zwei Teile. Tą księgę można podzielić na dwie części. Die ersten sechs Kapitel pierwszych sechs rozdziałów reden von dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Mówią o ponownej budowie czy odbudowie świątyni w Jerozolimie. Das war etwas, das so 20 Jahre lang nahm, weil es viele Feinde gab. I okres ten trwał około 20 lat, ponieważ istnieli wrogowie. Zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7 ist eine Zeitspanne von etwa 40 Jahren, vielleicht etwas mehr. A pomiędzy rozdziałem 6 a 7 jest około okres 40 lat, a może nawet więcej. In der Zeit passt eigentlich das Buch Esther. I w tym okresie można by powiedzieć, że odgrywa się historia z księgi Ester. Und der König, von dem wir in Kapitel 7 lesen, ist ein Sohn von Esthers Mann, aber nicht, wir wissen nicht, ob Esther die Mutter war oder nicht. Er hatte ja viele Frauen. I tutaj król opisany w tym rozdziale jest synem Nebukadnesara, czyli męża Estery, ale nie wiemy, czy Estera była jego matką, ponieważ ten król miał więcej żon. We lesen hier von einem Ezra im ersten Vers. I w pierwszym rozdziale czytamy o tutaj o Ezraszu. Er ist ein Priester. On jest kapłanem. Vers 5 sagt uns, dass er ein Nachkommen Aarons, des Hauptpriesters, war. I w wierszu 5 czytamy, że był on potomkiem Aarona, tego najwyższego kapłana. Les bitte vers 6 bis 10. Czytamy werset od 6 do 10. Siódmy rozdział od wiersza 6 do 9. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym biegłym w zakonie Mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w siódmym roku panowania króla Artaxerxesa. A przybył on
do Jeruzalemu w 5. miesiącu. Był to 7. rok panowania tego króla. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na 1. dzień 1. miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu 1. dnia 5. miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Bis 9. 18. Jeszcze 10. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. Hier lesen wir von einem zweiten, zweiten Rückgang nach Jerusalem. W tym rozdziale czytamy o drugim powrocie do Jerozolimy. Ich möchte etwas vergleichen. Chcę coś porównać. Am ersten Abend der Konferenz hatten wir einen Vortrag über den Ausgang der Israeliten von Ägypten. Pierwszy wieczór konferencji słuchaliśmy wykładu o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Wie Pharao versuchte dies auf alle Weise zu verhindern. Jak Faraon chciał na wszelkie sposoby temu zapobiec. Erst er dürfte nicht gehen. Najpierw nie mogli w ogóle wyjść. Dann wenn er geht, geht nicht weit weg. A później, jeśli idziecie, to nie idzie daleko. Dann ihr Männer könnt gehen, aber die Kinder müssen hier bleiben. A potem powiedział, wy mężczyźni możecie iść, ale dzieci muszą zostać. Und endlich, ihr könnt gehen, aber ihr müsst euer Vieh hier lassen. A później powiedział, możecie iść, ale musicie zostawić swoje bydło tutaj. Und der Feind versucht, dass wir nicht da sind, wo der Herr uns haben möchte. I wróg chce, żebyśmy nie byli tam, gdzie chce, żeby nas mieć Bóg. Der Herr brachte das Volk doch raus. Erstens in die Wüste, endlich in das Land. A Bóg mimo wszystko wyprowadził lud z tego Egiptu najpierw na pustynię, a potem do kraju. Als sie rausgingen, waren es 603.550 Männer, die kriegsfähig waren, und dann die Weiber und Kinder noch dabei. Kiedy wychodzili, było 603.550. 6300 ileś tam mężczyzn zdolnych do walki, oprócz kobiet i dzieci. Insgesamt vielleicht 2,5 bis 3 Millionen Leute. Wszystkich razem mniej więcej od 2,5 do 3 milionów ludzi. In diesem Buch sind wir viel weiter gekommen. W tej księdze doszliśmy do daleko dalej. Israel war Gott nicht gehorsam. Izrael nie był posłuszny Bogu. Und sie wurden erst von den Assyrern, das nördliche Reich. I najpierw przez Asyryjczyków z Królestwa Północnego. Dann von den Babyloniern, das Südreich, gefangen genommen. A następnie przez Babilończyków z Królestwa Południowego zostali wzięci do niewoli. Und aus ihrem Land weggeführt. I zostali uprowadzeni ze swojego kraju. Gott hat gesagt, dass letzte, dass die babylonische Gefangenschaft sollte 70 Jahre dauern. A Bóg powiedział, że ta niewola babilońska będzie trwała 70 lat. Jesaja hatte schon den Namen des persischen Königs gegeben, der die Juden frei machen würde, in ihr eigenes Land zu gehen. A prorok Izajasz już wcześniej zapowiedział imię perskiego króla, który miał wyprowadzić ich z tej niewoli i poprowadzić z powrotem do swojego kraju. Der König Kores. To był król Cyrus.
erste große persische König. Pierwszy wielki perski król. Und am Anfang des Buches lesen wir, dass dieser König befahl, der Herr hätte ihm dazu geboten, dass die Juden zurückgehen könnten, sie könnten wieder ihren Tempel bauen. A w tej księdze na początku czytamy o tym, że Bóg poruszył jego serce do tego, że pozwolił właśnie temu królowi wyjść i odbudować świątynię. In diesen Büchern nach der Wegführung nach Babylon finden wir Gott als den Gott des Himmels. I w tych księgach znajdujemy, w tych księgach, gdzie jest opisany ten powrót ludu izraelskiego, czytamy o Bogu jako Boga niebios. Die heidnischen Leute glaubten immer, dass ein Gott einen bestimmten Kreis hätte, wo er Gott war. Poganie zawsze myśleli, że Bóg miał wyznaczony krąg, którym mógł być Bogiem. Und eine sehr große Kirche hat dieselbe Idee mit ihren Heiligen. A wielki Kościół miał ten sam pomysł przeniósł na świętych. Die haben es aus den Heiden übernommen. Oni to przejęli od Pogan. Und man findet in diesem siebten Kapitel etwas später, wo das Befehl dieses Königs gegeben wird. A w tym rozdziale znajdujemy dalej wykonanie tego rozkazu właśnie tego króla. Er spricht von dem Haus, zum Beispiel Vers 16, von dem Haus ihres Gottes, das in Jerusalem ist. Und er spricht dem Altar des Haus eures Gottes, das in Jerusalem ist. Und so weiter. Er spricht immer von Gott als der Gott, der für sein Volk in diesem Land war. I to czytamy właśnie o tym królu, jak on to mówił, na przykład w wersecie 16. Jest Bóg w Jerozolimie i na przykład ołtarze, które tam są, po prostu zawsze ograniczał to do Boga, który tylko może panować nad jednym kręgiem osób i w jednym miejscu. Er nennt Esra in Vers 12 den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. I on nazywa Esdrasza kapłana uczonego w zakonie Boga niebios. Er erkennt den wahren Gott als Gott des Himmels. On rozpoznaje prawdziwego Boga jako Boga niebios. Aber es war nicht, dass es sein Gott war. Ale on nie uznał go jako swojego Boga. Aber er wollte auch diesen Gott ehren. Ale on chciał tego właśnie Boga wysławiać. Er sagt in Vers 23, alles was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Na przykład w wersecie 23 czytamy, że on mówi, co Bóg niebios każe, niech będzie wykonany dla Boga niebios. Denn warum sollte ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen? Aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko Państwu króla i jego synów. Menschenreligionen sagen, man muss Werke tun, Gott zu gefallen, sonst wird Gott ärgerlich und straft euch. Ludzkie religie mówią, że trzeba wykonywać różne uczynki dobre dla Boga, ponieważ jeżeli tego się nie będzie czynić, to Bóg się rozgniewa i nas ukaże. Wie gut, dass wir durch Gnade errettet sind. Jakaż jakże cudownie, że my jesteśmy uratowani przez łaskę. Unser Heil ruht nicht auf unseren Werken. A nasze zbawienie nie polega na naszych uczynkach. Es ruht auf dem vollbrachten Werk des Herrn Jesus. A jedynie na dokonanym dziele Pana Jezusa. Aber wir lasen in diesen Versen, die gelesen wurden, dass Esra eine Gruppe zurück nach Jerusalem nimmt.
Ale my czytaliśmy w tych wersetach, które zostały tu przeczytane już, że Ezdrasz chciał pewną grupę ludzi zabrać do Jerozolimy. Ich habe oft daran denken müssen, am Pfingsttag, wo die Versammlung Gottes anfing, 3000 in einem Tag, in einer Stadt, bekehrt. Ja muszę zawsze pomyśleć przy tym o Dniu Zielonych Świąt, kiedy zostało utworzone zgromadzenie. Einige Kapitel später in der Apostelgeschichte, die Zahl ist schon bis 5000 gewachsen. I w tym czasie nawróciło się 3000 dusz, a później parę rozdziałów czytamy, że liczba ta wzrosła do 5000. Und in der Apostelgeschichte in den ersten Jahren wird das Evangelium sehr verbreitet. I potem czytamy jak, o tym, jak Ewangelia bardzo się szybko się rozszerzała, rozprzestrzeniała. Was Gott anfängt, fängt immer ganz groß und herrlich an. Kiedy Bóg coś zaczyna, to On zaczyna zawsze w cudowny i wielki sposób. Je länger etwas in Händen der Menschen ist, je mehr geht's runter. Im dłużej natomiast coś jest w rękach ludzi, to tym szybciej spada to w dół. So war es auch, als die Israeliten aus Ägypten zogen, es waren Millionen. I tak samo było właśnie w tym czasie, jak Egipcjanie wyszli z jak Izraelici wyszli z Egiptu, to były miliony ludzi. In Kapitel 2 von diesem Buch gehen weniger als 50.000 zurück. A teraz w Księdze Ezdrasza w drugim rozdziale czytamy, że mniej niż 50 tysięcy wracało z powrotem. Ungefähr 60 Jahre später, hier in diesem Kapitel und im nächsten, führt Ezra eine zweite Gruppe zurück und es sind vielleicht 2000. Około 60 lat później, czytamy to teraz w tym rozdziale jeszcze późniejszym, w tym siódmym i późniejszym, o tym, że Ezdrasz wziął grupę około 2000 ludzi. Z powrotem do Jerozolimy. Nie. Kirchengeschichte zeigt uns, wie Gott alles groß angefangen hat in der Apostelgeschichte. Historia Kościoła pokazuje nam, jak wszystko w tak wielki, cudowny sposób się zaczęło. Tak. Es ging eine kurze Zeit lang gut weiter. Jakiś czas później szło, jeszcze dobrze się to toczyło. Dann sieht man schon in der Offenbarung, die Versammlung in Smyrna hat viel Verfolgung gelitten. A później czytamy o objawieniu, na przykład o zgromadzeniu w Smyrnie, jak musiało cierpieć wielkie prześladowania. Und bis zum nächsten Pergamos, da kommt die Welt rein. A do Pergamu wszedł się. Świat. Die erste Liebe war schnell weg. Pierwsza miłość szybko przeminęła. Und wir sind sehr dankbar, dass vor etwa 200 Jahren, nicht ganz so, Gott hat eine neue Erweckung gegeben. Jesteśmy wdzięczni, że Bóg około 2000 lat wcześniej dał też wielkie ożywienie. Nicht so etwas Großes wie im Anfang, aber doch war es eine schöne Erweckung. Pomimo, że nie było ono takie wielkie jak na samym początku, ale mimo wszystko było to ożywienie. In Mitte der 1800 gab es mehr wie 700 Versammlungen in Großbritannien. Alleine. Mehr als 700. W latach 1800 w Wielkiej Brytanii na przykład było ponad 700 zgromadzeń. Vor dem Gebot, Verbot in Deutschland 1937 waren es auch ungefähr 700 Versammlungen. Das. A przed zakazaniem w roku 1937 w Niemczech też taka liczba była praktycznie w Niemczech, tyle zgromadzeń było. Es kommen Trennungen. Ale nastały podziały.
kommt Untreue unter Menschen. Pomiędzy ludźmi istnieje niewierność. Aber Gott ist nicht fertig mit uns. Ale Bóg jeszcze nie zakończył z nami swojego planu. Esras Vater war nicht zurückgegangen, Großvater war nicht zurückgegangen, Urgroßvater auch nicht, aber Esra. I na przykład tata Esdrasza nie powrócił do Jerozolimu, jego dziadek nie powrócił, jego pradziadek też nie, ale Esdrasz powrócił. Esra ist ein Priester und auch ein Schriftgelehrter. Konnte schreiben und lesen. Esdras nie był tylko kapłanem, ale też był uczony w piśmie. On potrafił pisać i czytać. Und den Priestern hat Gott sein Wort anvertraut. I właśnie temu kapłanowi Bóg powierzył swoje słowo. Sie hatten die Kopie davon. Alles musste ja handschriftlich geschrieben werden. I ogólnie kapłani posiadali odpis zakonu. To było wszystko napisane ręcznie. Wir lesen Ende Vers 9 von der guten Hand seines Gottes war mit diesem Esra. I a w wersecie 9 czytamy, że dobrotliwa ręka Boga była z Esdraszem. Und Vers 10 sagt uns, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. A w wersecie 10 jest też według dobrego tłumaczenia przetłumaczone, że i on sobie postanowił w swoim sercu, żeby zbadać zakon pański. Er hatte persönliche Interesse am Wort Gottes. On osobiście interesował się Słowem Bożym. Er konnte es lesen. On potrafił je czytać. Er verstand, was Gott sagte. On rozumiał, co Bóg chciał do niego powiedzieć. Und er wollte es nicht nur erforschen, aber zu tun. I on nie tylko chciał zbadać, ale też wprowadzić go w czyn. Gott hat gesagt im 5. Mose, werde einen Platz für sich aussuchen, wo seinen Namen hinstellen würde. I na przykład w 5. Mojżeszowej Bóg powiedział, że on poszuka swoje miejsca, gdzie mógłby postawić swoje imię. Das war, kam mit der Zeit Davids. David lernte. Das ist Jerusalem. Und auf diesem Berg soll der Tempel gebaut werden. I za czasów Dawida dowiadujemy się, że on wybrał Jerozolimę na to miejsce i na tej górze miała być wybudowana świątynia. Und unter Salomo wurde der Tempel gebaut. I za czasów Salomona ta świątynia została wybudowana. Und unter seinem Sohn wurde das Land in zwei Teile geteilt und Jerobeam im nördlichen Teil machte zwei goldene Kälber für sein Volk zu anbeten. I za czasów jego syna został kraj podzielony na dwie części i w jego północnej części Jeroboam uczynił dwa złote cielce do oddawania im czci. Und hier finden wir die Wegführung wegen der Untreue des Volkes. A tutaj znajdujemy uprowadzenie z kraju przez niewierność ludu. Aber Gott gab eine kleine Erweckung. Und das finden wir in den ersten Kapitel. Ale Bóg dał ożywienie i to znajdujemy w pierwszych rozdziałach tej księgi. Der Tempel wurde wieder gebaut. Świątynia została odbudowana. Und hier einige Generationen weiter hat dieser Esra auf dem Herzen, ich will doch auch dahin, wo Gott seinen Namen gesetzt hat. I tutaj parę pokoleń później jest taki Esdrasz, który postanowił sobie, że chce powrócić tam, gdzie Bóg postawił swoje imię. Und ich möchte auch andere mit mir nehmen, dahin. I też chciał ze sobą wziąć innych, żeby poszli z nim. Und der Herr hat dies gesegnet. Man sieht hier die gute Hand des Herrn. I Bóg to błogosławił, a dobrotliwa ręka Boga była z nim. Und wir lesen von, ja, es zogen einige von den Kindern Israels, Vers 7, und von den Priestern, und den Leviten, und den Sängern, und den Torhütern, und den Netanim
nad Jeruzalem hinauf. A w 7 wersecie czytamy, że niektórzy z synów izraelskich, i z kapłanów, i z lewitów, i śpiewaków, i odwiernych, i sług świątyni poszła razem z nim. Wenn man Kapitel 8 liest, findet man, dass zuerst keine Leviten gehen wollten. Die Leviten waren die Diener im Tempel. Und die Priester hatten die Anbetung unter sich. Sie opferten die Schlachtopfer und so weiter. A kiedy czytamy rozdział 8, to widzimy, że na początku lewici nie chcieli iść, ale lewici pełnili służbę w świątyni. Oni składali ofiary też na cześć Bogu. I lewici waren eigentlich ihre Helfer. Mussten das Schlachten tun, das Aufräumen, das Holz bringen und so weiter. I lewici mieli służbę taką sług, bo oni musieli przynieść drewno, posprzątać to, co było po tej ofierze, przygotować wszystko do nich. Und heutzutage gibt es Brüder. A dzisiaj istnieją bracia. Und wir wissen, dass alle Christen, alle wiedergeborene Christen, sind Brüder und Schwester. A my wiemy, że takimi braćmi może nazywamy wszystkich nowonarodzonych wierzących, czy też braci, czy siostry. Es gibt einige, die einen großen Namen haben, deren Schriften wir benutzen, oder die weltweit predigen. Ich denke vielleicht an Darby vielleicht. Darby kannte die griechische Sprache, Kelly auch. I istnieją takie osoby, które mają bardzo znane nazwiska, którzy też być może służą gdzieś daleko w różnych krajach. Mam na myśli teraz na przykład brata Darby'ego czy Kelly'ego, którzy znali też grecki. In an English Sprachraum haben wir solche Brüder nicht mehr unter uns. Die alten Sprachen kennen, die großen Betrachtungen schreiben und so weiter. W dzisiejszych czasach niestety w naszym angielskim, w angielskojęzycznych krajach nie ma takich braci już, którzy by znali te języki i pisali takie rozważania. Sie sind in einem Sinn wie die Leviten. Die Leviten, oh, sie machen großes Geschäft. Lebten wohl in Babylon nach all diesen Jahren. I widzimy tu obraz tych lewitów, którzy, którym było wygodnie w Babilonie. Oni tam robili co do nich należy i wygodnie mogli sobie żyć w kraju. Esra musste Leviten holen lassen, die mit ihm gingen. Das liest man in Kapitel 8. Wir haben nicht Zeit, alle Einzelheiten dazu schauen. I o tych lewitach jest mowa w 8 rozdziale. Niestety z powodu braku czasu nie jesteśmy w stanie, żeby czytać wszystkie szczegóły. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es ist nie zu spät, das zu tun, das Gott uns belehrt in seinem Wort. Ale co ja chciałbym tu przekazać, to jest to, że nigdy nie jest za późno, żeby wprowadzić w czyn to, co Bóg mówi w swoim słowie. Esra hat die Schrift nicht nur gelesen, aber erforscht. Wollte verstehen, was drin lag. Esra nie tylko czytał zakon pański, ale on go badał, bo on chciał wiedzieć, co w nim dokładnie jest napisane. Und wollte das tun, was so las. Gott sagt, tu dies. Wollte das dann tun. I on też chciał wprowadzić to w czyn. Bóg powiedział, czyńcie tak, i on dokładnie to chciał czynić. Es ist leicht, die Schrift zu lesen. Jest łatwo czytać pismo. Es gibt auch schöne Geschichten in der Schrift. Są też nawet ciekawe historie. Aber wenn Gott uns zeigt, wie wir leben sollen, wie wir ihm dienen sollen, ja, das ist nicht immer so leicht. Ale kiedy my czytamy, jak mamy mu służyć i co mamy czynić, to nie zawsze jest to takie proste.
Und man schaut auf die Mehrzahl der Christen in der Welt. Patrzy się na większość chrześcijan na świecie. Man lernt von ihnen meistens nicht, was Gott genau von seinem Volk haben möchte. Niestety od nich nie jest się w stanie nauczyć tego, co tak naprawdę Bóg chce od swojego ludu. Viele Juden sind nie zurückgegangen nach Jerusalem zum Tempel. Wiele Żydów nigdy już nie powróciło do Jerozolimy, do świątyni. Esra wollte auch in Israel Satzung und Recht lehren. A Esra chciał także w Jerozolimie nauczać prawa. Und die Reihenordnung hier ist die richtige Reihenordnung. Das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und dann zu lehren. A kolejność, jaka tu jest przedstawiona, jest dobrą kolejnością, czyli najpierw zbadanie zakonu pańskiego, później dopiero wprowadzenie go w czyn i dopiero nauczanie. Es ist leicht zu lehren, ohne zu tun. Jest łatwo nauczać, gdy się tego nie czyni samemu. Und man sagt dann, ja, tu was ich dir sage, aber nicht was ich tue. I wtedy się mówi, czyń to, co ja ci mówię, ale nie to, co ja robię. Das ist nicht gut. To nie jest dobrze. Nun, Esra brachte so manche zusammen und Gott segnete es. A Esra tak nie postępował i dlatego Bóg to błogosławił. Er hatte dieses Befehl vom König, dass er gehen konnte. So viele, die mit ihm wollten, konnte er mitnehmen. Sie hatten viel Schatz mitzutragen. Und wir haben auch viel Schatz. Wir haben viele Schätze im Wort Gottes. Und wir können sie mitnehmen. Und sie sind eine Freude für uns und auch für den Herrn. Und er sammelte das Volk zusammen und ja, da sei in Kapitel 8, Vers 15, dass Kapitel 8, ja, danke, schade, dass ich so viel spreche. W każdym razie on powiedział teraz, że Esdrasz dostał pozwolenie od króla, że może wrócić, a z nim mogą wrócić tyle, ile osób będzie chciało i oni faktycznie postanowili, że wrócą i wzięli ze sobą wiele skarbów, czytamy tutaj o tym i my też mamy takie skarby zapisane w Słowie Bożym, które chcielibyśmy ze sobą wszędzie zabierać. Teraz do tego przeczytał werset z rozdziału 8, 15 werset. Ja, Esra holt diese alle zusammen. Es ist interessant, in Kapitel 8, Vers 20 zu sehen, dass von den Netanim, die David und den Fürsten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Netanim. Sie waren alle mit Namen angegeben. I ciekawe jest to, też to czytamy w wersecie 20, o tych książętach, które oddali na posługi Lewitom, a także o 220 niewolnikach. I Netanim waren Nachkommen der Gibeoniter, von denen wir in Josua 9 lesen. Byli to potomkowie Gibeonitów, o których czytamy w Jozue 9 rozdziale. Die hatten Josua und die Fürsten Israels betrogen und sie mussten am Leben bleiben, sie hätten ausgerottet sein sollen. I oni oszukali Jozuego i przywódców izraelskich i tak naprawdę mieli zasługiwali na śmierć. Aber sie mussten dann Holz hauen und Wasser schöpfen. Ale nie zostali zabici i musieli czerpać wodę i
robić drzewo. To było ich zadanie. Und die Nachkommen dieser Gibeoniter, die Netanim, sie freuten sich, dass sie zurückgehen konnten nach Jerusalem. I właśnie ci potomkowie ich cieszyli się, że oni znowu mogą powrócić do Jerozolimy. Wir würden sagen, das waren nicht die begabten Brüder, das waren die gewöhnlichen. Moglibyśmy powiedzieć, że tutaj widzimy obraz nie tych uzdolnionych braci, tylko tych takich zwykłych. Aber nun liest bitte weiter von Vers 21 in Kapitel 8 bis durch 23. Ósmy rozdział od 21 do 23 wiersza. Potem zarządziłem tam nad rzeką Ahawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie i dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkim, którzy Go szukają, lecz Jego moc i gniew dotknie wszystkich, którzy od Niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to, i On dał nam się ubłagać. Auf diesem Rückweg von Babylon nach Jerusalem. Podczas tego powrotu z Jerozolimy do Babylonu do Jerozolimy. Dieser Weg führte auch zum Teil durch Wüste. Ta droga po części prowadziła przez pustynię. Und es war Gefahr, Räuber. Istniały niebezpieczeństwa, byli też rabusie. Diese kleine Gruppe hatte einen großen Schatz bei sich. A ta mała grupa miała duże skarby ze sobą. Heutzutage haben wir auch einen sehr großen Schatz. Także i my dzisiaj mamy w swoich rękach wielki skarb. Wir haben die Bibel. Mamy Słowo Boże. Wir haben auch gute Betrachtungen. Mamy też dobre rozważania. Gott hat uns viel gegeben von seinem Wort. Bóg dał nam bardzo dużo ze swojego Słowa. Und der Feind möchte es von uns wegstehlen. A wróg chce nam to zabrać. Ja. Und was sollen wir tun? A co mamy czynić? Sollen wir zu den Politiker zur Regierung geben? Ja, ihr müsst uns beschützen. Ihr müsst uns Religionsfreiheit geben und so weiter. Czy my mamy iść teraz do polityków, którzy panują nad naszym krajem, powiedzieć im, wy musicie nas ochraniać, wy musicie dać nam wolność wyznania? Oder sollen wir unser Vertrauen auf den Herrn legen? Czy mamy raczej położyć nasze zaufanie na Panu? Esra hat die ganze Schar zusammen. Und sagt, wir wollen fasten. Estrach zebrał całą tą grupę i powiedział, chcemy pościć. Wir wollen uns vor unserem Gott demütigen. Chcemy się ukorzyć przed naszym Bogiem. Wir können nicht stolz sein. Nie możemy być dumni. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind ihm dankbar. Gdyż Bóg wielkie rzeczy dla nas dokonał, a my jesteśmy Mu za to wdzięczni. Aber wir können nicht mit Nase hoch in der Luft weitergehen und sagen, wir sind das Elite unter Christen. My nie możemy chodzić z wysoko podniesionymi głowami i mówić, my to jesteśmy elitą spośród wierzących. Wir sind die besten Christen. My jesteśmy najlepszymi chrześcijanami. Wir sind die gehorsamsten. My jesteśmy tymi najbardziej posłusznymi. Wir denken manchmal viel von uns selbst. Często dużo o sobie samych myślimy. Wir haben einen großen, wunderbaren Herrn. Mamy wielkiego, cudownego Pana.
Aber es ist gut, dass wir uns demütigen. Ale ważne jest, abyśmy się ukorzyli albo upokorzyli. Das Fasten, ja, wenn man fastete, aß man nichts oder machte an, tat anderes, anderes Sacktuch an oder so. Es war, dass man nicht alles nahm, das man hatte und für sich selbst brauchte. I tutaj widzimy, że oni pościli, to znaczy być może nie jedli, albo też po prostu post dla nas może oznaczać, że nie robimy wszystkiego tego, co po prostu chcielibyśmy zrobić. Man konnte sich dann mehr aufs Gebet konzentrieren. Bardziej na przykład skoncentrować się na modlitwie. Und er sagte, ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten. I czytałem tutaj o tym, że on zarządził tam nad rzeką Ahava post, aby się ukorzyć przed Bogiem i wyprosić u niego szczęśliwą drogę. Gott führte sie nicht durch eine Wolkensäule. Bóg nie prowadził ich przez taki cudowny kraj. Die in der Nacht eine Feuersäule war, ihnen Licht zu geben. Die Wolkensäule nachts war sie eine Feuersäule. A sup z tego obok w nocy był supem ognia, który miał dawać mi światło. Und das war ein Licht für das Volk. To dawało mi światło dla narodu. So führte Gott sie nicht hier. Tutaj Bóg ich tak w ten sposób nie prowadził. Aber er konnte Gott beten für einen geebneten Weg für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. I, ale pomimo wszystko Estrasz mógł prosić Pana Boga o szczęśliwą drogę dla siebie, dla rodzin i dla całego dobytku. Er hatte scheinbar etwas aus 2. Mose gelernt. Prawdopodobnie nauczył się coś z drugiej Mojżeszowej. Er hatte die Schrift in der Hand. On miał pisma w ręku. Diese, die Heilige Schrift in der Zeit musste alles handgeschrieben werden. Pamiętajmy o tym, że pisma wtedy musiały być pisane ręcznie. Sie hatten keine Druckmaschine. Oni nie mieli wtedy żadnej drukarki. Auch keine computers. Ani komputerów. Und keine telefons, wo man ganze Schrift haben kann. Ani telefonu, w którym można mieć zapisane całe Słowo Boże. Alles musste mit der Hand geschrieben werden. Wszystko musiało być spisane ręcznie. Und so, Esra hatte lesen können. A Esra też potrafił czytać. Was Pharao versuchte. Als er wollte die Israeliten behindern. Sie sollten nicht aus seinem Land gehen. Pharaon chciał zapobiec temu, żeby lud izraelski nie wyszedł z Egiptu. Egypt ist in der Schrift ein Bild der Welt. A my wiemy, że Egipt jest w Słowie Bożym obrazem na świat. Und Ägypten gab es Sklaverei für die Israeliten nach dem Tode von Josef. A po śmierci Józefa Egipt stał się krajem niewolnictwa dla synów izraelskich. Und die Welt hat unseren Josef verworfen. A świat odrzucił naszego Józefa. Die Welt hat ihn gekreuzigt. I go ukrzyżował. Weg mit ihm. Wir wollen ihn nicht. Precz z nim, nie chcemy go. Und seitdem, die Welt hat einen bösen Einfluss auf uns. I od tego momentu świat ma zły wpływ na nas. Möchte uns gefangen halten. Chce nas trzymać w niewoli. Wir sollen die Wege des Weltes lernen. I chcę, żebyśmy uczyli się jego dróg. Esra wollte Gottes Weg nicht nur für die Erwachsenen haben, aber auch für ihre Kinder. Und alles, was sie hatten, sollte Gottes sein. A tu Esdrasz nie tylko chciał szczęśliwej drogi dla siebie samego, ale też dla wszystkich rodzin i dla całego dobytku. Chciał, żeby wszystko należało się Panu. Natürlich war ihm sehr gnädig gewesen.
On był dla niego bardzo łaskawy. Er hätte den König fragen können, kannst du vielleicht 1000 Soldaten mit uns schicken, um uns vor den Feinden, vor den Räubern zu schützen? I Ezraż teoretycznie mógł poprosić króla o to, żeby na przykład podarował mu 1000 żołnierzy, żeby mogli go przed wrogami i przed wszystkimi niebezpieczeństwami chronić. Aber er sagte, ich schämte mich vom König eine Heeresmacht und Reiter zu erbitten, die uns gegen den Feind auf dem Weg beistehen sollten. Ale on tutaj mówi, że wstydził się prosić króla o eskorty jeźdźców, aby bronili ich podczas tej drogi. Denn wir hatten zum König gesprochen und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Ponieważ, powiedzieli królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go się boją, lecz jego moc i gniew dotyka wszystkich, którzy do niego, od niego odstępują. Das glaubte er. W to uwierzył. Und das wurde bei ihm tat. I on to wprowadził w czyn. Ich frag den König nicht für Soldaten. I powiedział, nie spytam króla o żołnierze. Ich vertraue unserem Gott. Ja ufam naszemu Panu. Und was lesen wir dann weiter? I co czytamy dalej? Ja, wir lesen, und so fasteten wir und erwarten dies von unserem Gott. Und ließ sich von uns erbitten. I pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Ja. Vers 31 sagt, und wir brachen vom Fluss Ahava auf am 12. des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes war über uns, und rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden. A w wersecie 31 czytamy, że wyruszyliśmy z nad rzeki Ahava 20 dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jerozolimy i była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i skórców. Gott ist ein gebetserhörender Gott. Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitw. Gott hat sie dahin gebracht. Das dauerte etwa 4 Monate. Bóg ich tam doprowadził. To trwało mniej więcej 4 miesiące ta podróż. Aber sie kamen glücklich an. Ale oni szczęśliwie dotarli. Der große Schatz hatte man gewogen, indem sie Babylon verließen. Te wielkie bogactwo, które mieli ze sobą, zostało w Babilonie zważone. Und als sie in Jerusalem angekommen sind, wurde es wieder gewogen. A kiedy dotarł do Jerozolimy, zostało ono znów zważone. Und es war alle da. I wszystko było na swoim miejscu. Sie hatten nichts aufgeben müssen. Oni nic nie stracili. Ja. Vers 32 sagt, und wir kamen nach Jerusalem und blieben 3 Tage dort und am 4. Tag wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen. In der Hand Hermos und so weiter. Czytamy o tym w 32, 33 wersecie, że przybywszy do Jerozolimy, wypoczęli przez 3 dni, 4 zaś zostało odważone srebro i złote i naczynia zostały przekazane w świątyni naszego Boga kapłanowi i tak dalej. Vers 34, nach der Zahl, nach dem Gewicht von allem und das ganze Gewicht wurde zu jener Zeit aufgeschrieben. A w 34 czytamy dalej, że wszystko dokładnie według liczby i wagi, które zostały spisane. Und dann lesen wir am Ende des Kapitels, dass sie Opfer dem Gott Israels brachten. A na koniec tego rozdziału czytamy, że oni przynosili Bogu swojemu ofiarę. It's ganz interessant zu lesen, dass es 12 Stiere für ganz Israel war. Jest to bardzo interesujące czytać to tutaj, że dla całego Izraela zostało złożonych 12 wołów.
Nicht nur für diese kleine Schar. Nie tylko dla tej małej grupki. Nicht nur für die, die in Jerusalem und Judea wohnten. Nie tylko za tych, którzy mieszkali w Jerozolimie i w Judzie. Für ganz Israel, wo sie auch zerstreut waren. Za całego Izraela, obojętnie gdzie był rozproszony. Gott hatte sein Auge auf seinem Volk. Bóg miał swoje oko nad swoim ludem. Ja, unser Bruder Campbell, jetzt schon lange Jahre beim Herrn ist, sagte oft, dass erzählte eine Geschichte von einem Schottländer. Nasz brat Campbell, który już jest dawno u Pana, opowiadał historię o pewnym Szkocie. Wir sollen gebetet haben, Gott, ich bitte dich für mich, für meine Frau, für unseren Sohn, für seine Frau, uns vier und nicht mehr. Który modlił się, proszę Cię za mnie, za moją żonę, za moim synem i jego żoną i koniec. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht nur für die, die wir kennen, beten. Aber der Herr hat sein Volk in allen Ländern. Musimy o tym pamiętać, że nie możemy modlić się tylko za tymi, których znamy. Bóg ma swoich w każdym kraju. In Nordamerika mache ich einen Gebetskalender. Es liegt mir sehr auf dem Herzen, dass der Herr gesagt hat, das Feld ist die Welt. Że rolą jest cały świat. Okay. W Ameryce Północnej tworzy taki kalendarz z modlitwami związany i zawsze leży mi na sercu o tym, żeby mówić, że rolą jest cały świat. Ich ermuntere unsere Geschwister zu beten für Missionare, die wir kennen, für Brüder, die im Wirklichen sind, die wir kennen. Für unsere Geschwister in manchen Ländern, die wir kennen, aber auch die wir nicht kennen. Zachęcam nas wszystkich do tego, aby modlić się za wierzących, którzy są na misjach, za wierzącymi, którzy są w dziele pańskich, kiedy ich znamy, ale też za tych wszystkich wierzących, których nawet nie znamy. In Offenbarung 5 lesen wir, dass vor dem Throne des Lammes werden Leute sein aus jedem Volk und jedem Stamm, jeder Sprache, wir werden alle zusammen da sein. W Objawieniu 5 czytamy o tym, że przed Wielkim Białym Tronem, gdzie będą ludzie z każdego kraju, z każdego narodu, z każdego języka, z całego świata. Und es freut mich immer, wenn ich höre, dass der Herr sein Werk tut, auch ohne uns, in manchen Ländern. Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy słyszę, że Pan swoje dzieło czyni bez nas w innych krajach. Vor 30-35 Jahren las ich über Albanien, dass in der ganzen Welt vielleicht 50 Albanier waren, die gläubig waren. Ich kannte einen in Amerika. Około 30 lat temu czytałem o Albanii, że na całym świecie istnieje około 50 Albańczyków, którzy są rozproszeni po całej ziemi i są wierzący. I na przykład takiego jednego znałem z Ameryki. Und dann hat der Herr da die Tür geöffnet. Und gute Botschaft verlacht ihn mit Schriften rein. I ostatecznie Bóg otworzył drzwi i też dobra nowina mogła w postaci pisanej tam do tego kraju dotrzeć. Und unser Bruder Seidel in Korfu in Griechenland geht auch nach Albanien mit Schriften. Nasz brat z Grecji, z Korfu, Seidel się nazywa. On idzie też często z pismami właśnie do tego kraju, do Albanii, tam rozdaje pisma. Manchurian. Mongolei war auch so, das ist buddhistisch und fast kein Christ da. Ich kenne einen Bruder, der mehrmals schon dahin gegangen ist, das Evangelium zu verkünden und jetzt sind einige Tausende in diesem Land bekehrt. Tak samo Mongolia była takim krajem buddhistycznym i
Tam też nie było wierzących, ale Pan otworzył drzwi przez jednego brata i teraz tam już się nawróciło tysiące ludzi. Es ist gut, dass wir beten fürs Werk des Herrn in ganzer Welt, auch wenn wir nur einen kleinen Teil davon kennen. Jest więc dobrze, kiedy będziemy modlić się za dziełem Pańskim na całym świecie, nawet jeżeli znamy tylko jakąś część z Niego. Sie brachten die Stiere für ganz Israel. Und dann wieder Schafe, Böcke für Sündopfer. Das Ganze als Brandopfer dem Herrn. Oni przynieśli do tych 12 wołów za całego Izraela i też barany i jagnięta. Wenn ich noch einige Minuten haben darf. Jeśli mogę mieć jeszcze kilka minut. Möchte ich sagen etwas von dem Anfang aus Kapitel 9. Chcę powiedzieć coś na temat początku rozdziału 9. Sie sind jetzt glücklich angekommen an dem Platz, den der Herr auserwählt hatte, um seinen Namen dahin zu stellen. Nun war alles in guter Ordnung. Konnten Sie sich jetzt freuen? Sie freuten sich, da angekommen zu sein. A więc teraz lud dotarł do tego miejsca, w którym Bóg chciał postawić swoje imię i wszystko było w jak najlepszym porządku i oni tak naprawdę mogli się teraz bardzo cieszyć z tego. Hier sind sie angekommen und im ersten Vers des 9. Kapitels kommen Oberste zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern des Länder, der Länder nach deren Gräueln abgesondert, nämlich von den Kananitern, den Hethitern, den Perizzitern und so weiter. Sie haben, Vers 2, von ihnen Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern des Landes vermischt. Und die Hand der obersten Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen. A na początku 9 rozdziału czytamy o tym, że przystąpili do Ezdrasza naczelnicy i rzekli, że lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Hetejczyków, Perezejczyków, Jebuzejczyków i tak dalej. I w drugim wersecie czytamy, że brali sobie ich córki za żony dla siebie, dla swoich synów i święte potomstwo zmieszało się z ludem tych ziem. A tym wszystkim przodowali naczelnicy i przełożeni. Man meint, jetzt bin ich endlich da, wo der Herr mich haben will. Można sobie pomyśleć, w końcu dotarłem do miejsca, w którym Bóg chce mnie mieć. Und man findet aus, da gibt's auch Probleme. I widzi się, tutaj też istnieją problemy. Ale es ist nicht immer richtig im die Lehre macht ganz richtig sein. Das tun, aber nicht so. Widzi się, że czasem nauka jest dobra, a wykonania tego brak. Und es liegt schweres Herz in diesem Kapitel. Tutaj jest, ten rozdział jest bardzo smutny. Wir lesen in Vers 2, in Vers 3. Und als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Gewand und mein Oberkleid und raufte mir Haar meines Hauptes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Czytamy w wersecie 3, że Ezdrasz, gdy usłyszał te słowa, roztarł swą szatę i płaszcz, wyrwał włosy ze swojej głowy i brody i usiadł przybity. Und manchmal fragt sich einer, bin ich wirklich am richtigen Platz, wo der Herr mich haben will. Czasami niektórzy z nas pytają się Pana, czy na pewno jestem na właściwym miejscu, na tym, którym Bóg chce mnie mieć. Są przecież problemy tutaj. Aber wir lesen in diesem Kapitel, wie diese Sache behandelt wurde. Es war eine sehr traurige Sache. Es konnte nicht alles an einem Tag getan werden. Es dauerte Monate, bis das die Sache in Ordnung gebracht wurde.
Czytamy w tym rozdziale, jak została ta sprawa, z tą sprawą postępowania zostało. I to była rzecz, która nie dało się uregulować w jeden dzień. To trwały teraz miesiące, żeby to naprawić. Ja, ich habe diese Kapitel etwas mit unserer Geschichte, auch mit Kirchengeschichte verglichen. Ja tą naszą historię trochę porównałem do historii Kościoła. Es ist nicht genau dasselbe, aber es sind Vergleiche da. Oczywiście to nie jest to samo, ale istnieją też podobieństwa. Und die Schrift ist uns gegeben, damit wir davon lernen. A Pismo jest nam dane po to, żebyśmy mogli się z niego uczyć. Als in Johannes 6, zu Anfang des Kapitels, speist der Herr 5000 Männer und Frauen und Kinder noch dabei. My czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, że Pan Jezus nakarmił 5000 ludzi i też poza tym jeszcze kobiety i dzieci. Und sie wollen ihn König machen. I oni chcieli uczynić go królem. Ja, ein König, der uns das Nötige gibt, anstatt von uns nimmt, den wollen wir haben. Tak, król, który nam tyle daje, zamiast brać coś od nas, tego chcemy mieć królem. Und dann fragen sie den Herrn, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes tun. A następnie pytają się, co mamy czynić, aby czynić dzieła Boże. Und er gibt ihnen Antwort. Und je mehr er zu ihnen spricht, je mehr sagen sie, dies sind harte Worte und sie gehen weg. I dalej czytamy o tym, że Pan zaczął do nich mówić, a im dłużej im mówił, to oni powiedzieli twarda to mowa i odeszli do niego. Endlich sagt der Herr zu seinen Jüngern, die allein mit ihm da standen. Die Tausende waren weggegangen. I kiedy te tysiące odeszły od Pana, Pan powiedział do tych, którzy jedynie z nim pozostali, czyli do swoich uczniów. Und er fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Pyta się ich, czy także i wy chcecie odejść? Und Petrus sagt nicht, Herr, wohin sollen wir gehen? I Piotr nie mówi tylko, Panie, dokąd mamy pójść? Ja, Petrus antwortet für die Jünger. Herr, zu wem sollen wir gehen? Bo Piotr odpowiadał za wszystkich uczniów. On nie spytał, dokąd mamy odejść, tylko do kogo mielibyśmy odejść. Ich persönlich habe auch Zeiten der Entmutigung erlebt. Także ja osobiście przeżywałem w moim życiu czasy, w których trudne czasy załamania. Und dachte schon mal, ja, wenn ich dahin gehe, wo es keine Versammlung gibt, ich kenne keine Leute da, nehme einen anderen Namen an, kann ich von vorne anfangen. I myślałam sobie, pójdę gdzieś, gdzie nie ma zgromadzenia, gdzie mnie nikt nie zna, przyjmę inne imię. Er benutzte dich, das Kapitel Johannes 6, zu wem soll ich gehen. Ale Bóg mi zawsze pokazywał, do kogoś miałbym pójść. Ich kann zu keinem anderen gehen. Wir versammeln uns zu ihm. Nigdzie nie mógł iść, gdyż my zgromadzamy się do Niego. Und ich wollte auch nicht wie ein Elias sein, dem der Herr sagen musste, was tust du hier, Elia, als er auf dem Berg war, in der Höhle. Ja też nie chciałem być tak jak Eliasz, do którego Bóg musi powiedzieć, co ty tutaj robisz? Elia hatte manches getan, der Herr schickte ihn nach dem Bach Kerit, nach Zarephet und nach dem Berg Karmel. Er hat ihn aber nicht nach Horeb geschickt. Bóg wysyłał Eliasza w różne miejsca, do potoku Kidron, do Góry Choreb. Do Góry Choreb właśnie nie wysyłał go. Ja. Do różnych miejsc go wysyłał, gdzie miał być, a on był tam, gdzie go nie posłał. Ja, das Wichtigste ist er. Tak, najważniejszy jest on.
Und das müssen wir gut behalten. Chcemy to dobrze zapamiętać. Vielen Dank für die Übersetzung. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Mühe gemacht habe.